Siemano. Lepiej późno niż wcale. Pół roku minęło, a ja dopiero teraz za to się zabrałem. Chcę wam pokazać rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości energii pobranej za okres od 1.1.2021 do 31.12.2021 z uwzględnieniem współczynnika ilościowego wynikającego z ustawy o OZE. Słuchajcie, i teraz tak. Czekajcie, bo skacze mi tutaj. Energia elektryczna szczytowa, energia elektryczna pozaszczytowa. To nie wiem, czy to, nie wiem, mam pojęcia, o co tu chodzi. Ale generalnie ilość energii elektrycznej pobranej z sieci w kilowatogodzinach to plus to, a ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w kilowatogodzinach to plus to. Tu są posumowane rzeczy i teraz tak. Informujemy, że zgodnie z ustawą do wykorzystania z bieżącego rozliczenia pozostało jeszcze 141 kWh przez 12 miesięcy. Więc nie dość, że mi się zbilansowało, to jeszcze no zostało mi 141 kWh. Dobra, idziemy teraz na zewnątrz. Tam coś poopowiadam jeszcze. Ohoho, u mnie słoneczko wyszło. Generalnie pół dnia padało. Bardzo się cieszę, bo jest sucho. Jak sami widzieliście z Tauronu, z pliku, co przyszło, jestem 141 kWh do przodu z ujęcia całorocznego. Z tym, że od 1 stycznia do 20 bodajże 6 maja miałem 3,5 kWh paneli fotowoltaicznych na dachu. A od maja dalej już 4,5, bo dołożyłem kilowat. Były o tym filmiki. Gdzieś je wrzucę, na koniec filmu wrzucę po prostu ikonki, to sobie będziecie mogli kliknąć i zobaczyć. Z fotowoltaiką to zrobię osobny odcinek. Z uzysków, to jak to tam wygląda, jak aplikacja wygląda, jakieś przeszła tam modyfikacje, to wam wszystko opowiem. Natomiast co do systemu ogrzewania, Rotenso Mirai 3,5 kW Split, czyli jednostka zewnętrzna, jedna wewnętrzna. Ta jest na jedno pomieszczenie, ta na drugie pomieszczenie, tam u góry jest jeszcze łazienka i tak dalej. I częste pytanie, czym ogrzewam łazienkę? Jak są przez cały dzień otwarte drzwi, wszędzie, we wszystkich pokojach, a zazwyczaj w każdym domu są otwarte, a nie zamknięte, to w całym domu jest jednakowa temperatura, uwierzcie mi. Montażysta mi mówił, żebym nie montował takich potężnych jednostek u góry. Miał rację. One chodziły na pół gwizdka, tak ledwo huchały i spokojnie nagrzewały u góry pomieszczenia. Wygaszały się, czasami nawet na godzinę, dwie się wygaszały, po czym się włączały i dochuchały z powrotem, a potem znowu się wygaszały i tak rotacyjnie. Nocą częściej chodziły, ale za dnia to praktycznie stały wyłączone. Może dlatego też, że dużo słońca było, a ja mam w domu 14 okien na południe, więc słońce za dnia też dużo pomaga zimą. Pomimo, że na dworze było minus 13. Też mam filmik z grudnia. Wrzucę gdzieś tutaj jakiegoś linka, to sobie zobaczycie. Spisywało się to wszystko super. Ale tak jak mówię, jednostki za potężne. Mogła być taka jedna 3,5 kW, ale multi-split z dwoma jednostkami wewnętrznymi i by w zupełności wystarczyło. Mam na tą jedną jednostkę pomysł, a w ogóle mam pomysł jakiś przyszłościowy, jeżeli chodzi o to, ale to póki co nie teraz. Jeżeli chodzi o dół to cały dół musi z wejściem, kuchnia, salon, wszystko musi ogrzać. I tu jest też taka sama jedna jednostka i ta jedna jednostka, wrzutnik wewnętrzny jest w środku, na ścianie równolegle do drzwi przejściowych do kuchni. Do przejścia po prostu do kuchni. I w kuchni, jak i w salonie jest cieplutko zimą. Ja jestem zmarzluch, ja muszę mieć ciepło w domu. U mnie 23-24 musi być zimą. Masakra, ale tak jest. 20 stopni w odczuciu moim to już jest zimno. 22 jeszcze by przeszło. Od jakiejś tam bidy, jakby było minus 25 na zewnątrz, to mogę zmniejszyć, żeby nie cierpiały tak te jednostki na niższy parametr, ale to tylko w wyjątkowych okolicznościach. Natomiast jak do minus 10-15 nie mam takiego zamiaru. Producent obiecywał do minus 30 zachowanie parametrów, bla 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 bla, kity mity.
Nie wiem, czy to prawda, czy nie, bo nie było minus 30. Natomiast jak się u mnie to spisało, nikt mi nie podpowiadał, nie zobaczyłem, wpisałem do minus 30 klima, ogrzewanie i wyskoczyło to i bez namysłu wziąłem po prostu to. Ja się po prostu na tym nie znałem. Podwójny wymiennik, ble, ble, ble. Filmik gdzieś tutaj znajdziecie odnośnie tego, to sobie też zobaczycie. Na poprzednich filmikach też mówiłem, że podsumuję okres zimowy i jeżeli się zawiodłem, to suchej nitki na tym produkcie nie zostawię, więc szczerość do bólu po prostu. Jak będzie ciulactwo, to Wam od razu to powiem i żebyście się nie nabili na minę jak ja. Tylko chciałbym, żebyście byli zadowoleni, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś oszukiwać. Ja nic z tego nie mam i nie reklamuję, ani nie polecam, ani nic nie robię, po prostu mówię jak u mnie jest. Każdy dom, każde miejsce zamieszkania, wszystko jest zależne, więc nie biorę odpowiedzialności za to, kto coś tam robi, albo że komuś coś inaczej działa niż mi. Mi działa tak, że rachunki za prąd widzieliście i najlepsze jest to, że jestem na plus 141 kWh za prąd użytkowy i za ogrzewanie. Trzy jednostki po 3,5 kWh. Dom 100 metrów kwadratowych to jest stare budownictwo z cegły, zimny dom, fundament kamień. Po prostu zimny dom. I zobaczcie. Do maja 3,5 kW, od maja do końca roku 4,5 kW fotowoltaiki. Potem został kilowat dołożony. W tym roku już fotowoltaika no pobija jakiekolwiek rekordy. W porównaniu do zeszłego roku, jak tam patrzę na aplikację, ale to będzie osobny filmik odnośnie fotowoltaiki, to Wam tam pokażę wyniki, jakie były w zeszłym roku, jakie są w tym roku, co się w marcu działo w tym roku, a w porównaniu do zeszłego roku, na przykład do sierpnia, no to sobie zobaczycie, no baja niesamowita. W tym roku mam taki naddatek prądu, no i jeszcze od stycznia do tego maja mam już 4,5, a nie tak jak wtedy 3,5, więc teraz mam ogrom zapasu. I teraz tak, w porównaniu do tych jednostek, które mam u góry, bo tam są dwie jednostki, tu jest jedna, ta się nie wygasza. Też nie chodzi na full obrotach, ale po prostu cały czas hucha, dmucha, ale nie wyłącza się. Dlaczego? Bo za duża powierzchnia, tam są drzwi wejściowe, otwiera się, to coś zimno wlatuje i ona cały czas pracuje. Ona się nie wygasza, bo nigdy nie uzyskuje tej temperatury zadanej, a nawet raczej zadanej. Zadaną uzyskuje, bo na termometrze widzę, tylko nie ma wyższej temperatury, żeby mogło się to wygasić i poczekać, aż się ostudzi, żeby się znowu włączyć. Ona więc cały czas chodzi. I wpadłem na taki pomysł, że kuchni, tutaj na dole, w tym pomieszczeniu, takie 5 metrów kwadratowych, ściągnę panele i kupię sobie podpanelowe ogrzewanie podłogowe na podczerwień. Co myślicie o tym pomyśle? Napiszcie mi w komentarzu, jestem totalnie zielony w tym temacie. Myślę, że jakbym dopalił kuchnię, to może by się w końcu ona wygaszała. I taki paradoks. Tam by się wygaszał termostat w kuchni i to by się wygaszało. Czyli dokładając większe zużycie energii chwilowe, paradoksalnie mniej zużywa się prądu. Tak samo jak ktoś mi tu napisał, kurde, 3,5 i 3,5 to jest 11 kWh. Boże, to rachunek będzie z kosmosu. Sami widzieliście. Nic nie oszukuję, nic nie kłamie. Śmieszny rachunek. Po prostu prąd użytkowy i ogrzewanie za darmo i jeszcze 141 kW zapasu. Teraz będę miał, strzelam, z 500 albo z 1000 kWh na dodatku, to sobie jeszcze będę mógł elektryczną grzałką basen ogrzewać, bo nie będę miał co z tym prądem zrobić, a szkoda im oddawać, prawda? Hehehue. No i co Wam tu jeszcze powiedzieć? Czy jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Jakieś opinie słyszałem, że jak helikopter chodzi, że głośny, nie polecają. Nie wiem, to może u kogoś tak chodzi. U mnie chodzi i cacy. Nic się nie dzieje. Szum tylko wentylatora. No jak normalnie, jak przy klimatyzacji, przy jednostce zewnętrznej po prostu szumi wentylator. Ten wentylator zna wibro. Wentylator, wibro, coś tam w silniku. Generalnie, jak on się nazywa, bezszczotkowy. Bezszczotkowy, szumi po prostu wentylator i nic więcej. Dokupione zostały takie dodatkowe gumy. Ta śruba nie jest przelotowa, tylko ona tu się kończy i druga się tu kończy i one pracują w różne strony. I ten agregat, pomimo że mocno się rusza, o właśnie, to nic nie chrupie, nic nie szczela, nic i nie przekazuje na ścianę. Tak samo tu u góry, nic nie przekazuje. Tam jest sypialnia, tu dzieci mają pokój, też śpią. I dwie jednostki zimą przez okna, które są dwuszybowe, nie trzyszybowe. O właśnie. I nic nie słychać. Nic! Więc jak słyszę o takie coś, że chodzi jak traktor głośno czy coś,
Nie wiem, nie w moim przypadku, może ma uszkodzone, niech to zgłosi lepiej do serwisu. Mój palmowy przyjaciel doradził mi odpływ. Niezrobione jest to fachowo, ale to ma działać. Tak jest moje zdanie i powiem wam szczerze, że działa. Górna jednostka nie zalewa dolnej, ta nie zamarza, wszystko jest cacy, idzie do rynny, idzie do... No i po prostu ścieka do rynny. Co tu mogę powiedzieć? Z czystym sumieniem mogę polecić. U góry za dużo mocy, za dużo mocy. Tak, jeszcze raz powtórzę, to jest split, czyli jednostka jedna wewnętrzna, jedna zewnętrzna, 3,5 kW. W piku mocy grzewczej to ma 7 kW. Wiecie co to jest? Masakra. Ach, dodam, że w całym tym rachunku to jest prąd użytkowy, ogrzewanie i jeszcze studzenie. Teraz było półtora tygodnia u mnie po 37, po 35 stopni, no i w całym domu klimatyzacja chodziła i studziła. I jeszcze mam na dodatek 141 kWh. No bajka, żyć nie umierać. W tym roku będzie jeszcze więcej. Podsumowanie zrobię oczywiście z końcem roku. Ile naprodukowała fotowoltaika, ale o fotowoltaice będzie osobny film. Generalnie tyle. Miałem to nagrać dużo wcześniej, w styczniu, w lutym. Nie, jak w styczniu, w lutym? W maju, w kwietniu, ale... Ale jeszcze przecież grzałem w kwietniu, więc... Co to byłby za pomiar? Generalnie... W sumie mogłem, bo to było zakończenie roku, do końca roku. I generalnie powiem szczerze, że mega, baja, zadowolony. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, doradźcie mi, co z tą kuchnią zrobić. Chciałbym, żeby po prostu ona nie chodziła cały czas, bo 60 metrów kwadratowych na dole, czy tam 55 dokładniej, i to cały czas chodzi, no cały czas chodzi, nie ma przerw. A te u góry to mają mniejsze pomieszczenia, bo są dwie jednostki, no to się wygaszają i tam praktycznie pół dnia chodzą, pół dnia nie chodzą i to tak wygląda. Czy zastosować zwykłe jakieś tam maty grzewcze, czy na te podczerwień, a może jakiś dodatkowy grzejniczek, a może jeszcze jedną klimę dokupię do kuchni. Ale nie chcę tam nic dokupować, tam jest stół, tam są takie różne szmery, bajery, nie chciałbym, żeby tam się coś uszkodziło. Kurde, dzieciaki mi przeszkadzają. Dobra, trzymajcie się. Yo, pozdrawiam.